Niewiele brakowało. Powiedziała Alicja porządnie przestraszona tak nagłą zmianą, ale bardzo zadowolona, że istnieje nadal. A teraz do ogrodu. I pobiegła pędem ku drzwiczkom. Lecz niestety, drzwiczki były nadal zamknięte, a maleńki złoty kluczyk leżał na szklanym stole, jak przedtem. I wszystko jest gorzej niż kiedykolwiek, pomyślało biedne dziecko. Bo nigdy nie byłam tak mała jak teraz, nigdy. I oświadczam, że to, co się dzieje, jest już nazbyt paskudne. Mówiąc to, pośliznęła się i w następnej chwili chlub była już po szyję w słonej wodzie. Najpierw przyszło jej do głowy, że musiała w jakiś sposób wpaść do morza. W takim razie będę mogła powrócić koleją — powiedziała do siebie. Alicja była raz w życiu nad morzem i doszła do generalnego wniosku, że gdziekolwiek udasz się na angielskim wybrzeżu, musisz znaleźć pewną ilość kabin kąpielowych w morzu, pewną ilość dzieci grzebiących w piasku drewnianymi spadelkami, w głębi rząd domków do najęcia. A za nimi dworzec kolejowy, ale już wkrótce stwierdziła, że znajduje się w kałuży łez, którą wypłakała mając dziewięć stóp wzrostu och czemu tyle płakałam powiedziała alicja płynąc w koło i poszukując brzegu, na który mogłaby się wydostać. przypuszczam, że zostanę teraz za to ukarana utopieniem we własnych łzach.